Dzień dobry, moim dzisiejszym gościem jest Adam Balon, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKN Orlen. Cześć, witam serdecznie. Adam, spotykamy się 14 czerwca, który jest dniem szczególnym dla honorowych krwiodawców. Powiedz dlaczego. 14 czerwca jest to Światowy Dzień Krwiodawstwa, ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2004 roku na cześć yy, daty urodzin austriackiego lekarza Karla Landsteinera który był odkrywcą grup krwi. Mhm. Teraz rozpoczyna się tak naprawdę najtrudniejszy okres dla punktów krwiodawstwa. Tej krwi jest mało, jej brakuje, a jednocześnie jest większe zapotrzebowanie na nią. Powiedz, dlaczego tak się dzieje? To zwiększone zapotrzebowanie w punktach krwiodawstwa królewskiego wynika ze zwiększonej liczby wypadków komunikacyjnych, urazów, operacji w okresie letnim, jak również z faktu, że po prostu krwiodawcy też chcą odpocząć no i idą na urlop. Mhm. Jest mniej osób w punktach krwiodawstwa. Dokładnie. A kto te krew może oddać? Czy tak po prostu z ulicy możemy sobie wejść? Właściwie to każda osoba zdrowa, pełnoletnia, poniżej 65 roku życia, która bez żadnych chorób przewlekłych, bez żadnych leków przyjmowanych na stałe. W zasadzie w trakcie procedury oddawania krwi wypełnia się taką ankietę o stanie zdrowia i lekarz kwalifikujący do oddania przeprowadza wywiad. Także takim właściwie wyznacznikiem będzie... To jest wstępna procedura. Ta wstępna mm -hmm. procedura tak. mm -hmm. A powiedz, jak przygotować się do tej donacji? Czy coś wcześniej musimy zrobić? No generalnie y, trzeba przyjść wypoczętym, wyspanym, y, bez spożywania alkoholu, bez palenia tytoniu, y, po lekkostrawnym posiłku, co jest ważne, y, no i z dobrym samopoczuciem, z chęcią, jakby z przekonaniem, że faktycznie coś dobrego dla drugiego człowieka. Zrobimy. Mhm. Czyli tak naprawdę nie jest to nic trudnego. Tymczasem, jak sobie przygotowałam statystyki z ubiegły rok, to liczba krwiodawców z naszego województwa mazowieckiego wyniosła 70 300, czyli na 1000 mieszkańców ten wskaźnik wynosi zaledwie 12,8. Dla porównania w województwie podlaskim ten wskaźnik był aż dwukrotnie wyższy, wynosił 25,7. Powiedz, co można zrobić, żeby tę liczbę krwiodawców jednak y, zwiększyć, żeby ludzi przekonać do y, oddawania y, krwi i pokazać, że to wcale nie jest takie trudne. Tak, to prawda. nawiązując do tych statystyk y, chciałem potwierdzić, jakby na naszych mobilnych akcjach zauważamy również trend spadkowy. Y, I w zasadzie tutaj y, żeby przekonać, y, jakby każdy ma wewnętrzną motywację swoją, prawda, do, 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 do tej przygody z krwiodawstwem. Dla jednego to będzie, nie wiem, choroba kogoś bliskiego, dla drugiego pomoc yy, czy wezwanie na apel księdztwa. Natomiast wydaje mi się, że jakby yy, fantastyczną rzeczą jest to uczucie po każdej donacji, że zrobiliśmy coś dobrego dla drugiego człowieka, że tą cząstką siebie podzieliliśmy się yy, dla ratowania jego życia lub zdrowia. I w zasadzie sama procedura honorowej donacji jest całkowicie bezpieczna, jest przeprowadzana przez wykwalifikowany personel i czas trwania mm, od momentu przyjścia do punktu krwiodawstwa bądź y, mobilnego krwiebusa to jest praktycznie y, godzinka plus tam czas oczekiwania. Y, natomiast y, no, wydaje mi się, że satysfakcja jest bezcenna. Mm -hmm. Zachęcamy oczywiście wszystkich do oddawania krwi, to nie jest y, żaden problem. Y, wiem, że wy prowadzicie też takie cykliczne akcje y, krwiodawstwa. Powiedz, y, co zaplanowaliście w tym roku? No Tak, jeszcze tylko wspomnę, że y, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK, przy PK Norland, w ubiegłym roku obchodził jubileusz 50-lecia funkcjonowania. I w zasadzie od pięciu y, lat, kiedy mam. Zaszczyt przewodniczyć y, temu klubowi. Y, tutaj y, dynamicznie rozwinęliśmy się, prowadziliśmy y, mobilne akcje krwiodawstwa, rozszerzyliśmy działalność na spółki Grupy Kapitałowej. Y, oczywiście każda akcja jest jakby dedykowana dla pracowników Grupy Kapitałowej, jak również dla wszystkich y, osób spoza, którzy mają chęć oddać krew. I po prostu y, również chciałem podziękować z tego miejsca. Naszemu honorowemu patronowi, panu prezesowi Józefowi Węgryckiemu, członkowi zarządu do spraw operacyjnych PKN za wsparcie naszych akcji yy, krwiodawstwa. No tak, to jest niezmiernie ważne, jeżeli pracodawca też popiera yy, takie akcje, bo tutaj powiedz za to, że oddajemy krew, też od pracodawcy coś nam się należy, tak? Yy, przywilejem yy, takim ustawowym yy, są dwa dni wolnego w dniu oddania krwi i następnym. No, tych przewielejów jest właściwie jakby szereg. Może to będzie temat chyba na następne nasze spotkanie. Mm -hmm. Na temat dzisiaj... No tak, te, na, te dni wolne możemy te dni wolne, Możemy liczyć. Tak. Pamiętasz jeszcze jak to u ciebie się zaczęło? Ile lat temu to było? No moja przygoda z kredastwem już ma ponad 20 lat. Na koncie ponad 30 litrów oddanej krwi. Zacząłem y, oddawać krew na studiach. Za, namówił mnie do tego kolega, i tak praktycznie donacja po donacji y, bardzo zaangażowałem się w tą aktywność. Oczywiście później się to przerodziło również w taką działalność stricte y, propagującą krwiodawstwo, a tak jak wspomniałem, od y, ładnych paru lat mam zaszczyt i przyjemność y, przewodniczyć klubowi przy moim zakładzie pracy. To świetny wynik. Bardzo Ci gratuluję i zachęcam jednocześnie naszych słuchaczy, widzów i czytelników do oddawania krwi, bo tak jak powiedział Adam, jest to bezcenny lek, którego nie możemy stworzyć w żaden inny sposób, jak tylko podzielić się nim. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, do zobaczenia w naszym studiu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na Aktach Krwiodawstwa. Moim gościem był Adam Balon. Dziękuję.